Siema, tutaj orzeł. Patryk, nie masz znaczenia, więc cicho sieć. Zamknij mordo. Możesz stąd wyjść, kolego. Dobra, jesteś babą, człowieku, idź stąd. Dobra, dzisiaj nagrywam Fazmafobię. Co z tego, że nikt tego nie będzie oglądał, ale... tu macie Czarnucha, babę. Czyli tak, inaczej Patryka. To jest Zawieja, Patryk. To jest Zawieja. Wirucha. I parę innych ma jeszcze przezwisk. To jest pan Lord Sidious. Tak, a to jest Fazmafobia. Tak, ale taka... to jest, ale nie widzicie go, tu macie jego twarz, o proszę. O, blondyn, to jest mój Rick. No taki trochę podobny, no tak, do tego w realu. I fajne jest to, że można też patrzeć w półki, nie? W sensie jakby dla mnie tutaj się patrzę w tył, ale zaprezentuj, o dokładnie. Można tak się fajnie patrzeć do tyłu, nie? To jest jeden z wielu plusów tej gry. I można do kosza rzucać, ale to nie o tym. Co? No to w sumie gra polega na tym, że łapiemy duchy. No tak w skrócie. To chyba katuje, dobra, dawaj, lecimy. No ja tutaj mało grałem, więc no mały level, no wszystko się jakoś wiąże, nie? No i tak. No bo może to nubek w każdej grze. No, a ty jesteś nubem w życiu, więc cicho. I dajemy start. Lol. Jesteś nubem w życiu. Dobra. To wyci... Ej, mutujemy się. Dobra, ej, słychać mnie w grze? Pod którym gadasz? Ej, no ciebie słychać, orzeł, a mnie słychać? Ciebie słychać, a pod którym gadasz? No ja pod V gadam, a pod B masz mikrofalówkę. Aha, czyli ja mówię teraz mikrofalówką? No tak. A teraz nie słyszę, jak gadam przez mikrofalówkę. O jedy, przez mikrofalówkę do dupy cię słychać. Ale będziemy musieli się jakoś porozumiewać, nie? Ja słychać mnie tutaj jakby? No słychać cię, ale jesteś bardzo cicho. Czekaj, to co bierzemy? Kamerę na głowę. No tyle to wiem, czekaj. Ja wezmę jeszcze krucyfiks i MF piątkę. Kogo tutaj mamy? Mark Thompson! Jakim duchem masz do czynienia? Uchwyć zdjęcie brudnej wody w zlewie doświadczenia. Odpowiada każdemu, więc jest dobrze. Ale to i tak Patryk będzie do niego gadał, nie? No raczej. Tradycyjnie. No to chodźcie. Dobra, chodźcie. Chodźcie. Tylko wiecie, jak jesteście daleko, to was nie słychać, nie? Wiem, trzeba mówić do tego wtedy przez mikrofalówkę. No. Podrzeć mordy raczej nie będziemy. Dobra, kto idzie do piwnicy? Patryk. Ja mogę iść, bo ja mam jaja. To idź. Odbiór, Patryk idzie do piwnicy. Miałeś powiedzieć bez odbioru. Dobra, to najsik. Ale się niewygodnie tak gada. No ja tu nic jak na razie nie mam, w sensie EBF-a chodzi mi. Żadnego nie mam. Nie gadaj przez mikrofalówkę, jak jesteś przy nas. Dobra, no to mówię tutaj. 5 stopni, tutaj. Ej, mój wujek. A masz stależa. Wujek tutaj jest. Patrzcie. Ty ba, no ja chłap. Ej, ale normalnie to trzymasz, jakbyś frisbee rzucał, nie? Ole, walą prioruny. Dobra, czekaj.
Ja tu postawię krucyfiks. No, to lecimy po sprzęciu chyba, nie? No, ale nie, później będę musiał sobie ustawić gdzie indziej, nie pod fałką to mówienie, bo się niewygodnie tak gada. Chociaż... Co tam? Ej, bierzemy kamery, czy jak? Bierzemy kamery? Uchwyć zdjęcie brudnej wody w zlewie, członkami zespołu, zderzenia pada. No ej, dobra. Jak masz jeszcze miejsce, to weź zeszyt. No nie mam, ale mogę sól wywalić. I tak nie mamy zadania tak tego. On nie musi przechodzić przez... No. Patryk Baran. No ja przez przypadek, bo chciałem odpalić SP7. Czekaj, dobra, to ja tu w kuchni postawię. Tu. Nie no, dobra, czekaj. Trzeba to gdzieś indziej postawić. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy on zrobi, żeby ta woda była dosyć daleko. No. Nie no, raczej zrobi. Na stole postawię go, okej? Jezu. Ej, ale pięknie stoi to Tonia. Jakby... Oj, kto zgasił światło? To ja spokojnie. Dobra. Zostało nam do ataku ducha albo czegoś. 20 sekund. Jezus. Spoko, nie ma odcisków w palcu. No dobra. Ajajaj. Jeszcze minuta. Dobra, zeszyt już tam ktoś postawił, tak? No, ja postawiłem. Ej, robimy drogę ze świeczek, czy jak? Ej, mówcie na radiu. No dobra. Ale to jak jesteśmy koło siebie, to łatwiej ten. Przez fałkę. Lepiej słychać się. No, dobra. Co by tu... Dobra, to ktoś niech weźmie jeszcze dwie świeczki. No, ja mogę wziąć jedną. No to weź jedną, bo i tak została jedna w upadek jeszcze. Co wy siedzicie tam tak cały czas? Ej, ale to jest... To jest piękne jak ten, jak te świeczki wchodzą nam do ekwipunku, nie? No, fajne. Dobra. Czekaj, ja tu położę jedną. O, jest. Masz czajnika. Ale się przestraszyłem tej kamery, jak tego na stole. Nie? Minus 10 stopni. O, minusowa jest na pewno? Jest minus 10 stopni. No to zaznaczamy minusową. Dobra, to nie wiem, zrób tam tak też. A spirit boxa ktoś sprawdzał? Nie, ale ktoś nie wziął ewidentnie kamery na łeb. Znaczy ja myślałem tego spirit boxa tam, ale... To ile mamy kamer na łeb? 4 czy 3? 4. Aha, no dobra, to nie wiem. No. Czekaj, dobra. Kto wypalił tutaj ten kadzidło? Nie wiem, ja nie wiem, co ich zapalił. Wiktor też w to tak wierzysz jak ja? Dobra, musimy tak uniemożliwić młodek z pomocą krucyfiksu, doświadczyć zdarzenia paranormalnego i uchylić brudną wodę w zlewie. Miejmy nadzieję, że będzie musiał wrócić wodę w zlewie, bo on jest dosyć daleko od niej.
Nie no, raczej uwróci. Ale czekaj. Ej, światło mi migało. Czekaj, czy do lodówki można wejść? Nie może. Właśnie, ej, poprawili już ten bug z tymi, z szapką i wchodzą na stół? Tak, bo już przenikasz w miejsce, widzisz? Przenikasz w miejsce szapki, a wcześniej tak nie było. Nie, ja nie przenikam. Nie chcę się otworzyć, jak tu stoję. No to mów, spróbuj. Spróbuj po takiemu i takiemu. Po angielsku zawsze działa. No nie wiem, powiedziałem mu to tylko zamrygał światło. Mryk, mryk. Nie no, jak na razie jest fajnie, bo nic nie ma. Ej, aktywność wzrosła do dwóch. Nie, czterech. Trzech przed chwilą była, teraz jest cztery. Aha. Naprawdę my tutaj wszyscy jesteśmy? Ej, dobra, chodź Patryk, wyłączymy światło i będziesz próbował go wywoływać. A ja poszukam orbów na kamerze. Tak. Dobra, to jest moja. To jest chyba Wiktora. To jest prawdopodobnie Patryka. I szukamy takich kuleczek malutkich na tym, na kamerze, żeby przelatywały takie kulki. W sensie pokazywały się takie kulki, to są orby. Patrzymy, czy tutaj jest. Jak to wygląda z tej kamery? Ej, włączcie tą kamerę, która na stole leży. Dobra, tu jest... O, idealnie. Jak tam z orbem? No nic, jak na razie nie widzę. A czekaj, coś było. Coś widziałem. Tu w rogu było coś. Tak, latają takie kulki. No to są orby chyba. Przecież ja widziałem przed chwilą tutaj, jak latały. O, tu masz, tu. Są orby. No, no, no. Phantom, Mara albo Jurej. No. Czekaj, co tam potrzebujemy? Dobra, chodź się tam. A nie drzyj chodź mordy. Chodź się tam w trójkę. Nie drzyj mordy! Dobra, więc musimy tam iść w takim razie. Jak będzie... Spirit Boxa. Pismo Ducha. No i Pismo Ducha. MF5 i Spirit Boxa trzeba sprawdzić. No. Spirit Boxa sprawdza Patryk. No, Pismo Ducha to nie ma tam za dużo co sprawdzać. To ja będę trzymał może MF. No. Ej, pamiętasz, jak żeśmy tutaj się zamykali? Ktoś musi trzymać tego. Spróbuj zobaczyć, czy to jest krótka woda gdzieś. No dobra, już patrzę. Tu nie ma. Hello? MF poziom 5. Tak. MF5. No to możemy wracać. W sensie, nie, czekaj, jeszcze brudną wodę. Nie ma. Jak na razie nie ma nic, to musicie ją powkurzać, może wtedy zmieni. No to chodź do nas.
No, ja chciałem sobie... Czekaj, czekaj, co tam Phantom robił? Czemu zrobię zdjęcie Phantom? No sorry, przez przypadek, myślałem, że duch się zaliczy. No tam, to chodźcie, idziemy tam. Opętel drzewo mi stopę. Ej, sprawdźcie, czy jest tabliczka OUJA na dole. No i no bo podobno przez tą tabliczkę OUJA ten. On często gada. Trzeba ją szukać wszędzie, ona nie musi być w piwnicy. No, no, no. To patrzę. Kto ma MF-a? Kto był w tym pokoju? Kość mam. Kość mam. Pusia, chodź tu. Chodźcie. Patryk. Nie wiem, czekajcie, co idzie. No to chodź. Cześć, a sprawdzaliście ten pokój? Jaki? Ej, gdzie jest krucyfiks? Gdzie jest krucyfiks? Nie wiem, Patryk ma chyba jeden. Po co go bierzesz, pajacu? Kładź go tutaj. Kładź go tutaj, bo nie ma ani jednego. A nie, jest jeden, ale to... Kto go tutaj poprzestawał? Nie wiem, mój... Ja swój dałem tutaj. Ej, dobra, a co jeszcze sprawdzimy w piwnicy? Mike Thompson, show yourself. No to pobaw się... To, ej, to... Patryk, pobaw, a my chodź, idziemy do piwnicy jeszcze. No, 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 chodź. Aha, czekaj, tu jest piwnica. No nie ma tam nic kioja, i co Patryk? Nie ma. No, dobra. To się wytnie, to się wytnie. To się wytnie, to się wytnie. Dawaj. Zapraszamy na naszego Discorda, macie link w opisie. No. Dawaj, kładź to. Kto gada? Ja czy ty? Ja chcę. No nie wiem, jak to Mike Thompson, hello. Did you kill someone? Mike. Ej, ale suń dupsko, Patryk. Mark Thompson, give us a sign. Dobra, to ty do niego gadaj, a ja chcę jego zdjęcie. No, Mark Thompson, ilu ludzi zabiłeś? A je przywitajcie się z nim. Hello, Mark Thompson, how many people you kill? How many people you kill, Mark Thompson? Kolega najwyraźniej nie chce odpowiedzieć. Hello, Mark Thompson. Patryk, pajacu, po co bierzesz to? Złe pomieszczenie to było. To jest inne pomieszczenie. Hello, Mark Thompson. How old are you? Nie działa. How old are you, Mark Thompson? Zrób jej zdjęcie. How tak old are you? O właśnie, to też się zaliczy chyba. How many people you kill, Mark Thompson? Ciul jeden. Nie wiem, to chodźcie, idziemy. Good morning. Musimy jeszcze uchwycić jego zdjęcie. Po co? Oto Patryk, niech się na ciebie napali. Ale to by było złe, gdyby Patryk mu powiedział good morning, goodbye. No, no, no. Nie? Zaznaczyliście Phantoma? Dobra. Ja tak. To my się z wami żegnamy w tym odcinku pięknym, krótkim.
Do zobaczenia. I... po prostu. Cześć.